Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Acynox i witam w trzecim odcinku sezonu drugiego Virtual MT2. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na mapie Metin 1, z wiadomych przyczyn, ponieważ potrzebujemy bryłki, potrzebujemy zwiększyć swój ekwipunek, ponieważ ten, który mamy obecnie, czyli podstawowy plus naszyjnik smoczy, pozwala nam co prawda ubijać metiny, pozwala nam ubijać oponkę w miarę przyzwoicie. Ale nie obraziłbym się, żebym był szybciej i więcej. Przez co też myślę, żeby właśnie ekwipunek sobie załatwić z KDK-ami, 7-kami, między innymi właśnie broń, która dawałaby mi 100% nakryte, ponieważ obecnie mam PVM 35%. No. Ogólnie co mnie zaczyna drażnić, to jest godzina w 8:30. Wszystkie channele są praktycznie wolne, bo nie ma graczy. Ile jest? 15 osób w tym momencie na serwerze na krzyż. A wbijają się tutaj osoby, no i specjalnie na tym channelu, w którym ja siedzę, biją. Nie chcą się przelogować, no Boże Święty. Aż 4 channele wolne, gościu, jo. Dobra, ale mniejsza o tym. Jakie są plany? Oczywiście mam zamiar teraz podklepać sobie ekwipunek do smoczego. Oraz oczywiście broń wymienić, oraz zbroję już też z jakimiś kadekami, czy to wyjdzie z 300 bryłek zbroja, 300 bryłek broń, po setce za ekwipunek. No i kupić jakiegoś podstawowego peta, aby właśnie AP plus wartość ataku. No i też dobrze by było, żebym sobie właśnie już wydropił biologa, chociaż dość sporo. Liczę tutaj, że wydropią mi certy, naprawdę. Jak zobaczyłem pod sklepikach certyfikaty. Nie, no ludzie, no, bez kitu. To jest biolog tylko, co prawda zwiększa nam wartość ataku razy 2, ale... bez kitu. Znaczy 50%, ja pierdolę. Ogólnie, co bym mógł tutaj powiedzieć, no... Stoję trochę z levelem, ze względu na to, że przez ostatnie 3 dni nawet nie byłem przy komputerze. Odcinki nie pojawiają się codziennie, ponieważ, no tak mówię, no, skoro nie byłem przez ostatnie 3 dni, to z jakiegoś powodu. Głównie z powodem tego jest matura. I to, że na rozszerzeniach teraz nam po prostu dopierdzielają coraz więcej. Ja na przykład idę na 7 do szkoły, wracam o 16 i napierdzielam arkusze do 8. Niestety. Chciałbym sobie tak jak ze starych czasów po prostu wejść, nagrać sobie coś. Ale wiadomo, teraz jestem coraz bliżej już skończenia szkoły, ostatnie 6 miesięcy. 200 dni do tego... 200 dni do... matury. W sumie to już dzisiaj 199, jak się tak patrzę teraz na kalendarz. 199 dni do matury. No i potem zobaczymy, no. Myślę, że dalej będę sobie grywał w gry, ale to już tylko i wyłącznie po pracy. Co ogólnie jeszcze chciałem tutaj... Co mogę powiedzieć? O, inaczej. Ogólnie to dalej nie wiem, co będzie z forum, ponieważ nie dostałem dalej dostępu, dalej mam permanent IP. No i chciałbym, żeby ktoś mi w sekcji komentarzy wytłumaczył, co to jest Natalia Card, czy... Chodziłem po sklepikach, zauważyłem, że są niektóre sklepy pełne po prostu tego i to chodzi po 17 bryłek, 12 bryłek, więc ja prawdopodobnie to sprzedam, ale chciałbym, żeby ktoś mi to wytłumaczył, ponieważ coś takiego było, jak grałem, tylko że nigdy w tym nie brałem jakoś konkretnie udziału, no nie? Bo tam leży kolejna karta. No nie, zbieram sobie 24, zamienia mi się na talię, fajnie wszystko. No i co? Co z tego może wylecieć? Jakie jest prawdopodobieństwo, że mi się to uda? Jaka jest z tego nagroda, no nie? Jak tak czytałem sobie tak względnie, tam wypadnie ci 777, no to co, jakąś tam nagrodę masz, ale nic konkretnego nie piszę, no nie? Co, wygrywam wtedy zbrojkę otchłani plus 9, czy jak? Kurde, ja już tęsknię normalnie, jak tak gonię, za tym jak po prostu monotonny, już wpadłem w taki tok,
że napierdzielałem sobie po 50 wież wygnańców dziennie, no nie? Żeby dropnąć tylko medal portalu i napierdzielać sobie na niebiosa, żeby dropnąć króla Fenka, ale latałem tych niebios ile? 300, 400 w swoim życiu i nigdy, ani wtedy, kiedy dropił lodowy królewski Feniks, ani potem jak Papuga Ara. Czy Papuga Ara? No, Ara wtedy chyba. Dobrze gadam? Tak, Ara chyba teraz z niebios, chyba że to się zmieniło, leci. No, ja tutaj nie będę już specjalnie przedłużał, bo wiadomo, to jest odcinek tylko taki, żeby wpadł, że żyję dalej, już nie przerwałem serii, nie zostałem zbanowany. Dobiję tylko te dwie oponki. Ogólnie ekwipunek, który dostajemy na początek, pozwala nam tutaj oczywiście ogarnąć tą mapę. Jeżeli zdobędziemy pierwsze 100 bryłek, oczywiście polecam kupić pierwszy smoczy naszyjnik, ponieważ, no wiecie, 40 średnio to jednak jest duża przewaga. Tak, już to wcześniej chyba mówiłem, o ile się nie mylę. No i w miarę przyzwoicie bijemy. Co prawda rewelacji nie ma, ze względu też na to, że właśnie krytyków samych nie bijemy, tylko 35%. Ale damy radę. Też tutaj, że jest KD siły plus 5, to jest naprawdę miodzio. Właśnie to jest chyba ten ból na przykład takiego ninży, ponieważ zręczność się daje do zbroi PvP, a on ma zręczność w zbrojce tej do expa. Jasek, czemu nie chcą mi certy dropnąć do wafla, no? No i tą oponką oczywiście zakończymy ten odcinek. Ja się tutaj postaram jak najwięcej wydropić, jak najszybciej oczywiście. Tylko, że tak jak mówię, no... Czasu za bardzo nie mam. Akurat dzisiaj mam cztery pierwsze lekcje odwołane, więc... Nie chce mi się jechać na dwie. Też z ekonomicznego punktu widzenia nie chce mi się marnować specjalnie paliwa. Bo osoby, które ze mną dojeżdżają, powiedziały, że dzisiaj nie idą. No to samemu się nie opłaca. A chciałbym jeszcze taką szybkie comment section zrobić, ponieważ zauważyłem, że duża aktywność jest pod filmami. Czy chcecie tego typu odcinki, że właśnie będę sobie coś robił i w międzyczasie w tle coś robił, tutaj wam takie pieprzył głupoty? Czy też chcecie odcinki składane, typu tak jak kiedyś robiłem na przykład 25 smoków i robiłem to i po prostu tylko na końcu się, czy tam na początku coś powiedziałem, no i dziękuję, dobranoc, to no nie? Zdecydujcie, ponieważ mi to teoretycznie lot, to ja zawsze byłem zwolennikiem nagrywania live, czyli tak jak teraz właśnie prowadzę. Co prawda trochę się też jąkam, no nie, no bo wiadomo, jest godzina 8 rano. Wstałem pół godziny temu, oj. Trochę mnie też trochę siąka, no nie? Żeby coś głupiego nie powiedzieć, coś nie palnąć. No więc określcie się, czy chcecie właśnie, żebym teraz na przykład, nie wiem, powiedzmy, polecę sobie na następnym na Razadora, czy nie wiem, otworzę was 1000 rybek, to chcecie, żebym w międzyczasie coś tutaj wam pieprzył, czy chcecie tylko, żebyście zobaczyli to w międzyczasie muzyka, przyspieszone tempo razy dwa i widzimy się na końcu, jak coś dopowiem. Więc jeżeli to dooglądałeś, to oczywiście dziękuję bardzo, polecam zostawić łapkę w górę, strzelić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Strzała!